Niepokojąca informacja na temat Zełenskiego i Polaka, który miał mu coś zrobić, ale media nie mówią wszystkiego. Nagły zwrot Chin ma uderzyć w Rosję. Ile w tym prawdy? Polska będzie miała swojego ambasadora w Izraelu. Czy jest się z czego cieszyć? A na koniec groźny człowiek zatrzymany w Watykanie. Kto to taki? Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie o 6.30, 18.00 macie najnowsze newsy z kraju i ze świata, a ja już nie przynudzam, lećmy z pierwszym tematem. Operacji i rezultaty. Minister obrony, щодо постачання зброї, техніки та комунікації з партнерами. Zatrzymano i postawiono zarzuty Pawłowi K., który zgłosił gotowość do działania dla wywiadu wojskowego Rosji. Poinformowała w czwartek prokuratura krajowa. Paweł K. miał pomóc w ewentualnym bombowym incydencie na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. No, zatrzymanemu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Kwalifikowany z artykułu 130 paragraf 3 kodeksu karnego, poinformowała rzecznik prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak. Dodała, że czyn ten zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Krajowa poinformowała, że do zatrzymania obywatela Polski Pawła K. doszło na terytorium Polski w wyniku ścisłej współpracy Polskiej Prokuratury Krajowej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z Prokuraturą Generalną Ukrainy i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Polak miał pomóc w bombowym incydencie na Zełenskiego. Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej i nawiązywał kontakty z obywatelami Federacji Rosyjskiej bezpośrednio zaangażowanymi w wojnę w Ukrainie. Do jego zadań należało zebranie i przekazanie wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej informacji na temat zabezpieczenia lotniska port lotniczy Rzeszów-Jasionka. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego bombowego incydentu na życie głowy obcego państwa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, poinformowała prokurator Adamiak. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prowadzone jest przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Krajowej, po stronie której sprawę prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Зберігати саме таку Європу, яка вміє бути мирною, вміє бути правовою, вміє дбати про людей. I tutaj zwróćcie uwagę na ten oto tweet. To jest tweet, który oficjalnie wszedł na stronę Rzeczpospolitej, na profil Rzeczpospolitej na właśnie serwisie X, w dawnym Twitterze. Zełenski miał odejść pod Rzeszowem. W sprawę zamachu zamieszany jest Polak. No i cóż, ewidentna sprawa, nie? Że planowano to w Polsce i w dodatku Polak był tym potencjalnym sprawcą, tym podejrzanym. Kiedy chodziło o inne narodowości, no to zwykle tak nie wychodzono z tym na pierwszy plan, od razu w nagłówkach. No ale w każdym razie od razu im zarzucono, że fajnie, poniosło was trochę, no i zaraz media rosyjskie będą o tym pisać. I co? No i piszą. Nie wiemy, czy był on faktycznie zaangażowany w jakieś działanie związane z Rosją, czy może tylko był jakimś silnym przeciwnikiem Ukrainy, że tak to nazwijmy. Mógł chcieć na przykład wykazać się gotowością, może z nadzieją, że ktoś zauważy jego zainteresowanie sprawą. Różni dziwni ludzie chodzą po tym świecie. Nie oznacza to jednak, że był faktycznie z Moskwą powiązany, nie? Powiedzcie szczerze, mało jest sytuacji, gdzie spotykamy na ulicy bezdomnego krzyczącego o tym, że jego życiowym celem jest odebranie funkcji życiowych Putinowi na przykład za pomocą ołówka czy innego bardzo niebezpiecznego narzędzia. No raczej nie mało. Tak czy inaczej, akurat temu mężczyźnie udało się nawiązać kontakt z agentami. Tak więc może akurat ten ziomek nie jest jakimś znowu przypadkowym wariatem. Ciekawi mnie także, w jaki sposób go zlokalizowano. Nie jest to koniec końców takie proste. Może nasze służby mają mało efektywne są mało efektywne w odnajdywaniu takich gagatków, ale są to w końcu zazwyczaj wyszkoleni agenci. Ba, nawet sam prezydent Rosji, potencjalna ofiara ataku z użyciem ołówka, przebywał w swoim czasie w Europie, służąc Rosji jako agent wywiadu. Gdyby wtedy został zlokalizowany, historia całego świata mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Mamy świadomość tego, że takie osoby mogą przeniknąć w nasze struktury, jednak odnalezienie ich nie jest już aż takie proste, jak samo wyciągnięcie podobnego wniosku.
Rosyjskim agentom udało się przeniknąć na 3 kontynenty, w tym do Europy, pisze The Wall Street Journal. Pojawiają się kolejne przykłady zagadkowych zgonów. Kluczowy jest też moment, kiedy agenci mogli się przedostać na zachód. No i jest też dobra opcja, że część z tych obecnych na naszym kontynencie agentów jest także Europejczykami, tak samo jak jest możliwość, że i my mamy swoje udziały w inwigilacji Rosji. RIA Nowosti, powołując się na komunikat FSB, dodaje, że Rosjanin sam nawiązał kontakt z polskim wywiadem. Miał przekazywać informacje na temat przedsiębiorstwa, które ochraniał. Według FSB zatrzymany wynosił dane dotyczące współpracy zagranicznego kontrahenta z rosyjską zbrojeniówką. W zamian za przekazywanie informacji mężczyzna miał oczekiwać pomocy w wyjeździe na stałe za granicę, pisze serwis RMF FM. I tutaj nasza prasa mówi o tym, że jest to fake, a ta rosyjska stanowi oczywiście inaczej, że kolejny szpieg został odnaleziony. Na takich, którzy są skłonni opuścić swój naród i przeciwstawić się swojej ojczyźnie, będzie pewnie i coraz więcej. Bo kto chciałby ryzykować życiem dla tych polityków, gdy za ogrodzeniem, no, ogródek zawsze jest nieco zieleńszy. Lećmy dalej. Tak dużego spadku chińskiego eksportu do Rosji od czasu rozpoczęcia interwencji wojsk Władimira Putina na Ukrainie jeszcze nie było. Przyczyną mają być obawy Pekinu przed groźbami amerykańskich sankcji za wsparcie militarne dla kraju prowadzącego działania wojenne. Chiński eksport do Rosji spadł w marcu o prawie 16% w porównaniu z poprzednim rokiem, podaje agencja Bloomberga. Powodem ma być fakt, że kraj rządzony przez Władimira Putina boryka się z pogłębiającymi się trudnościami z płatnościami międzynarodowymi oraz wzrastającym ryzykiem nakładania sankcji przez Amerykanów na banki i firmy oskarżane o wspieranie interwencji wojsk rosyjskich na Ukrainie. Bloomberg donosi również, że Putin może poruszyć kwestię konieczności zwiększenia chińskiego eksportu podczas rozmów z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Do ich spotkania ma dojść w przyszłym miesiącu w państwie środka. Rosja postrzega spowolnienie jako tymczasowe. Czytamy. Niedawno Financial Times ujawnił odtajnione ustalenia amerykańskiego wywiadu, z których wynika, że Chiny wyraźnie wspierają Rosję w konflikcie z Ukrainą. Chińczycy mają zaopatrywać kraj rządzony przez Putina w silniki do dronów i pocisków manewrujących, a także sprzęt do produkcji tych ostatnich. Pekin miał też dostarczyć 90% sprowadzonych w 2023 roku przez Rosję mikroprocesorów, które trafiły do produkowanych czołgów, rakiet, a także samolotów. Ponadto Chińczycy mieli pomagać Moskwie w ulepszaniu zdolności satelitarnych. W ubiegłym tygodniu Chiny odwiedziła sekretarz skarbu USA Janet Yellen. W czasie swojej wizyty ostrzegała przed znaczącymi konsekwencjami dla chińskich banków i eksporterów, jeśli ci przyczynią się do wzmocnienia potencjału wojskowego Rosji. Stwierdziła, że narażą się na ryzyko amerykańskich sankcji. No jasne, że Moskwa liczy, że jest to tymczasowe. Obecność Chin po naszej stronie jest to ogromna przewaga, ale także i ogromne zagrożenie. Przedstawiciele NATO i Chin spotkali się w celu omówienia kwestii bezpieczeństwa oraz trwających na świecie konfliktów regionalnych. Strony wymieniły poglądy na temat wymiany obronnej między Chinami a NATO, sytuacji międzynarodowej i regionalnej oraz innych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, poinformowała strona chińska. Po spotkaniu. Przyjaźń między państwami to jest piękne zjawisko. Problem pojawia się wtedy, kiedy przyjaźnimy się z zaciekłymi wrogami i chodzi tylko o interesy, a w przyjaźni między państwami chodzi tylko o interesy. Zawsze. Wtedy mogą pojawić się komplikacje. W 2023 roku 90% importu mikroelektroniki z Chin Rosja wykorzystywała do produkcji rakiet, czołgów i samolotów. Bardzo fajnie, co? A my się teraz też uzależniamy właśnie od Chińczyków. Można, jak widać, wspierać wszystkich, a najbardziej siebie. Pamiętajmy, że Chiny to jeden z kluczowych graczy na płaszczyźnie międzynarodowej, światowej, globalnej. I ich wpływy i wsparcie mogą przeważyć szale w zakresie posiadanej siły. Dlatego też obie strony konfliktu mogą się teraz spierać o to, kto będzie bliżej z tym gospodarczym gigantem. No i jest to też genialna taktyka. Właśnie ze strony Chin. Mogą pobierać teraz korzyści płynące z ubiegania się Rosji i NATO o ich sympatię. Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że ta nagła więź, która między nimi powstała,
może być zdradliwa. Stany Zjednoczone przez lata były jedynym z kluczowych konkurentów tego azjatyckiego państwa, podczas gdy Rosja trzymała się z nimi za pan brat. Czemu mieliby dzisiaj zdradzić swojego sojusznika? Bo druga strona oferuje więcej, a może właśnie to chcą wykorzystać. Tę rosnącą sympatię i zaufanie, by w przyszłości stanąć przeciwko nam i wesprzeć właśnie Moskwę. Tak więc warto być czujnym. Lećmy dalej. Proszę Państwa, powiedziałem na wstępie, że żyjemy w niebezpiecznych czasach. Polska od 3 lat nie ma swojego ambasadora w Izraelu. Ostatnim był Marek Magierowski, który od listopada 2021 roku pełni funkcję ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. Obecnie polską dyplomację w Tel Awiwie reprezentuje chargé d'affaires Agata Kopińska. To ma się niedługo zmienić. Andrzej Szejna w programie Fakt na żywo zapowiedział, że w najbliższym czasie Polska ma ogłosić nazwisko nowego ambasadora Polski w Izraelu. Ta decyzja już właściwie zapadła, przekazał wiceminister spraw zagranicznych i jak dodał, zna już jego nazwisko. Ale nie będę tutaj w żaden sposób wchodził w kompetencje swojego szefa, czyli szefa polskiej dyplomacji, pana ministra Sikorskiego. On to ogłosił w odpowiednim momencie, powiedział Szejna. Im bardziej sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaognia, tym bardziej potrzebujemy tam ambasadora i tym bardziej powinniśmy współpracować w ramach Unii Europejskiej oraz współpracy ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO, przekazał Szejna. W ostatnich tygodniach pojawił się spór między ministrem spraw zagranicznych a prezydentem w sprawie ambasadorów, ale jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych, w tej sprawie i głowa państwa, i szef polskiej dyplomacji mówią jednym głosem. Chcę tylko powiedzieć, że decyzje już dojrzały i oczywiście są też konsultowane z panem prezydentem. Tu nie ma sporu żadnego, zaznaczył Szejna. Gdzie w strefie Gazy w tej chwili nie tli się, tylko po prostu trwa potężny konflikt zbrojny. No i teraz tak. Zgodziliśmy się z prezydentem Isaakiem Herzogiem, że czas wrócić do normalnych relacji. Pierwszy krok wykonany. Ambasador Jakow Liwne złożył dziś listy uwierzytelniające. Prezydent Herzog prosił mnie o przywrócenie ambasadora RP w Izraelu. Liczę, że do tego dojdzie, pisze na Twitterze. Szanowny prezydent Andrzej Duda. Jeszcze w lipcu 2022 roku. Tak więc w tym okresie żadna ze stron nie miała u siebie ambasadora. Do czasu, bo ambasador Izraela w Polsce przyjechał do naszego zaraz później, jak prezydent ogłosił, że trwają rozmowy. Czemu więc nasz ambasador nie pojechał tam w tym samym czasie do nich? Jest to niezwykle dziwnym zjawiskiem, że przez tak długi czas brakuje obecności naszego ambasadora, na dodatek, gdy sytuacja ta jest po prostu jednostronna. Jest to nawet uważane za błąd dyplomatyczny. Ale czekajcie, mam dla was bardzo ciekawą informację, a nawet jej wielokrotność. Polska nie miała ambasadora nie przez 2-3 miesiące, ale przez rok lub nawet ponad rok. Między innymi w Czechach prawie rok, Irlandii ponad rok, Kanadzie kolejny rok, Rumunii rok, Portugalii rok, Francji także rok, Hiszpanii znowu rok, Danii blisko 1,5 roku, Holandii kilka miesięcy, a nawet w Niemczech 11 miesięcy. Jeszcze dłużej nie było polskiego ambasadora w Norwegii, bo prawie 2 lata, w Szwecji znowu 2 lata, czy też może mniej istotnej z punktu widzenia interesów narodowych RP, ale też będącej jedną ze światowych potęg, Brazylii, gdzie ambasadora nie było przez aż 3 lata. Chciałbym wiedzieć w tym kontekście jedno. Co jest nie tak z naszymi ambasadorami? A może to legislacja Polski jest tutaj jakimś, nie wiem, światowym fenomenem? Piszcie, co o tym myślicie, a my lećmy dalej. Włoskie służby bezpieczeństwa zatrzymały w zeszłym tygodniu Moisesa Tejadę, jednego z najbardziej poszukiwanych uciekinierów z USA. Został on aresztowany na placu Świętego Piotra w Rzymie, gdzie miał przy sobie 3 ukryte noże. Zdarzenie to miało miejsce w momencie, gdy plac był zatłoczony pielgrzymami i turystami z powodu audiencji generalnej papieża Franciszka. Tejada, który jest klasyfikowany jako agresywny przez jednostkę dochodzeniową służby więziennej stanu Nowy Jork, ma na swoim koncie skazanie za rozbój i porwanie. Nie jest jednak jasne, czy stanowił on bezpośrednie zagrożenie dla papieża. 53-letni Tejada, który jest obecnie w areszcie policyjnym, niedawno przybył do Rzymu z Mołdawii, po tym jak wcześniej przebywał na Ukrainie. Według włoskiej gazety La Repubblica, Tejada twierdził, że od 2022 roku brał udział w walce przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Tejada został zwolniony warunkowo z Sullivan Correctional Facility, więzienia o zaostrzonym rygorze na północ od Nowego Jorku, w marcu 2022 roku. Nakaz powrotu do aresztu za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego został wydany 7 miesięcy później, po tym jak nie
nie zgłosił się do zakładu karnego. Nowojorski Departament Więziennictwa poinformował, że jego biuro dochodzeń specjalnych pracuje nad procedurami ekstradycji z Włoch wraz z US Marshals Service. Kto wie, może facet coś planował. Znamy przypadek z przeszłości, gdzie papież został zaatakowany i to no, bardzo dobrze, że go znamy. Nie, że dobrze, że został zaatakowany, absolutnie nie. Dobrze, że znamy akurat ten przypadek, bo odnosi się w końcu do naszego rodaka. Różnica była taka, że tamten miał broń, więc nie musiał zbliżyć się na szczególną odległość. Przypuszczalnie dzisiaj, nawet bardziej niż kiedyś, zachowywana jest szczególna ostrożność przy takich okolicznościach, gdzie plac jest przepełniony ludźmi. Może więc planował atak właśnie na odwiedzających. A może zwyczajnie liczył na jakieś rozgrzeszenie. Nie wiem, piszcie co o tym myślicie. Ja już będę się żegnał. Trzymajcie się ciepło. No i heja.